Cześć, witajcie na moim kanale. Przepraszam Was na kolejny unboxowy haul. Dzisiaj mam rzeczy w różnych cenach, także po kolei Wam będę podawała, ile za co zapłaciłam. W ogóle zawsze jak tak rozwieszę te rzeczy właśnie do nagrywania, to dopiero sobie zdaję sprawę, czy one klasycznie do siebie pasują. I często mi się zdarza właśnie, że bardzo. Pomimo, że mam tu rzeczy dla mojej mamy i dla mnie i być może dla mojej siostry, bo to, co ja nie wejdę, to będzie dla mojej siostry, bo to też są rzeczy, które i takie się by też spodobały. Także po kolei zaczynamy. Za tą kamizelkę wełnianą zapłaciłam 2 złote. Także myślę, że całkiem ok. I ona jest dla mojej mamy taka kremowa. Całkiem fajna. W sumie mogę Wam ją pokazać na sobie, nam dzielę mi trochę przy górze, ale mniej więcej będziecie mogli zobaczyć. Taka dosyć prosta. I myślę, że mojej mamie do niej dorobię jakieś guziki, to będzie ciężko, bo to będzie, znaczy ciężko, będzie więcej roboty po prostu. Ale myślę, że dorobię do niej po prostu jakieś haftki, bo ona nie jest zafinana. No i to jest takie trochę niepraktyczne. Całkiem fajna, no tak jak mówię, na mnie jest troszeczkę przy duża, chociaż jakbym tak co ja miałam po domu mieć, to pewnie by mogło być. Ale tak, no jest dla mojej mamy i właśnie chcemy jakieś, nawet nie wiem, czy więcej niż jedną, chociaż jedną tak, żeby miała. Bo tak luźno, no to może to ładniej nawet wygląda, ale mało praktycznie. I później mam pokazać te swetery też po 2 zł, ale pokażę Wam sukienkę za 5 zł. Później te sweterki po prostu będę do niej przymierzała, jeżeli w nią wejdę. Bardzo mi się ta sukienka spodobała. Taki dosyć głęboki dekolt. Tu jest w ogóle fajne, bo tu jest usztywnione, także ten dekolt będzie głęboki, ale to nie będzie wszystko się rozchodziło, będzie się tak konkretnie trzymał, bo tu jest jakiś... Myślę, że to jest nawet drut, to nie jest plastik, bo to jest dużo bardziej sztywniejsze niż plastik. No i to jest H&M, w ogóle jakaś no, mocno stara, bo zobaczcie, taka zupełnie inna metka niż teraz są, w takim jakimś złotym kolorze. Ale bardzo mi się to sukienka podoba, mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. Ale tak, jeżeli ja w nią nie wejdę, to będzie dla mojej siostry, bo to jest taka zwykła, klasyczna sukienka. No a ona trochę mniejszy rozmiar niż ja nosi, także może będzie dla niej dobra, jak dla mnie nie będzie dobra. I wtedy przymierzymy sobie tę sukienkę, no i jak ona będzie na mnie pasowała, to będziemy na nią mierzyć te pozostałe sweterki. Także mierzymy tą sukienkę, trzymajcie kciuki, żeby na mnie pasowała, bo jest prześliczna. Stół jest na zameczek, taka by nawet super dopasowana. Nie mierzyłam jeszcze innych rzeczy z tego holu lumpeksowego dla siebie, ale już myślę, że mamy zwycięzcę, bo są mega, mi się podoba ta sukienka, przecież jest prześliczna. Tutaj wybaczcie gruby rajstopy, ale to już mi się nie chce przybrać. Jedyny minus taki, że ona ma tutaj jakiś supeł na ramionczku, ale to nic, ja sobie to później zrobię, bo są regulowane, tylko właśnie muszę ten supeł rozsupłać, ale cały czas patrzę w podgląd i strasznie mi się podoba. Taka po prostu klasyczna mała czarna, z takim dosyć konkretnym dekoltem. To wszystko też będzie się lepiej układała, jak sobie te ramionczka wyreguluję, ale bardzo mi się podoba i się z niej cieszę. Naprawdę jestem zadowolona, że udało mi się trafić. Taka mega klasyczna, niby mam klasyczne sukienki, słuchajcie, inne, ale... Nie, w tej mi się mega wszystko podoba. Tak naprawdę, naprawdę bardzo mi się ta sukienka podoba. Jestem zadowolona, że udało mi się trafić. I tak jak się bałam właśnie, że może się nie zapnę czy coś, to jest akurat, Właśnie dobrze, że jest na zamek, bo ten materiał nie jest wcale elastyczny i się właśnie bałam, że nie, ale zamek udało mi się naciągnąć. Także teraz Wam pokażę sweterki po 2 złote. Taki wzięłam dla siebie. Aż mi szkoda zakrywać tą sukienkę. Mega się sukienka podoba, naprawdę. I taki prosty sweterek, króciutki. I to jest bardzo ładny kolor, taki brudny róż. A nie jest, wiecie, jakiś taki za ciepły, ale mi się spodobał. W ogóle teraz jak zakładam ten sweterek i patrzyłam się jeszcze w lusterku, to zauważyłam, że tutaj ta podszewka przy tej sukience, ona się maszczy i trzeba ją po prostu tutaj w paru miejscach złapać sukienką, bo ja właśnie, że sunę, była brzydko zmaszczona. Także jak będę szła, to i tak to się nawet jak teraz ułożę, to może się rozwalić, więc trzeba będzie ją zszyć. No a tak wygląda ten sweterek, taki zwykły, wiecie, crop top. Podoba mi się, nie jest to jakaś super ciepła rzecz, ale całkiem ładna. Nic więcej, nie ma co o nim dodawać, ale wpadł mi w oko, też był bardzo taniutki, wiecie, 2 złote. I tutaj wziąłam taki golfik dla mojej mamy, też za 2 złote. Też myślę, że całkiem fajny, taki właśnie elastyczny, beżowy. Też taki zwyklak, ale całkiem, wiecie, fajny. I takich zwyklaków jednak najczęściej takie zwyklaki właśnie się nosi, więc myślę, że będzie z niego zadowolona. Czy przymierzyć ten golfik? Chyba nie ma sensu, bo wiadomo, jak coś takiego będzie wyglądało, ale całkiem fajny jest i nawet... A co bym sobie coś takiego wzięła? Całkiem spoko, myślę, że ten golfik jest. Czego w sumie można sobie założę, ocenię, jak się w nim czuję, może sama sobie coś podobnego trafię. No i tak on wygląda, taki maksymalny klasyk. Myślę, że nawet ok się w nim czuję i jakbym sobie trafiła taki właśnie w moim rozmiarze, bo on ma być założony taki bardziej dopasowany, bo to jest mega elastyczny materiał, także on lepiej wygląda, jak jest taki troszeczkę naciągnięty i dopasowany. Także jakbym sobie trafiła w moim rozmiarze, to bym sobie też chyba go wzięła. Całkiem fajny. I też wzięłam dla mojej mamy taką bluzeczkę, za nią zapłaciłam 5 zł. Średnio się opłacało w sumie, bo takie rzeczy też można za 2 zł trafić, ale właśnie spodobał mi się ten odcień beżu i pomyślałam, że właśnie taka beżowa jej się przyda. Z proszkowanego materiału i ona też jest taka mocno elastyczna, także moja mama będzie z niej zadowolona, bo ona będzie fajnie dopasowana i będzie super właśnie pod coś innego.
I też jeszcze dla mojej mamy kolejna rzecz, a zaraz przejdziemy tylko do rzeczy dla mnie. Taki sweterek właśnie, w takim optymistycznym, żółtym kolorze. On taki będzie bardziej oversize'owany od mojej mamy, więc nie ma sensu, żebym ja go mierzyła, ale naprawdę fajny. Bardzo podoba mi się ten kolor i sama sobie takie coś wzięła. Tak wiecie, po domu nawet, żeby tak było. Tak się czuć optymistycznie bardziej. Lubię takie kolory żywe. Myślę, że całkiem fajne. Nie wiem, czy ja bym w tym dobrze wyglądała kolorze, ale podoba mi się. I nawet bym sobie wzięła coś takiego, żeby po prostu tak po domu mieć. I teraz już rzeczy dla mnie. To zdecydowanie na tą porę roku, ale myślę, że na jesień bardzo fajnie by wyglądała. Taka sukienka właśnie. I za nią zapłaciłam 5 zł. To jest chyba H&M z tego, co pamiętam. Tak, to jest H&M. I to jest taki miodowy jeans. Całkiem fajna, mam nadzieję, że będzie na mnie dobra, bo jak nie, to oddam mojej siostrze właśnie. O tyle mam dobrze, że jak coś jest na mnie za dużo, to mogę oddać mamie, jak coś jest na mnie za mało, to mogę oddać mojej siostrze. Także zawsze ktoś tam to przygarnie, chyba że naprawdę coś mega nie trafię. Także tak to wygląda, ta sukieneczka, też ją sobie przymierzymy. Mam nadzieję, że będzie dobra. No i niestety ta sukienka jest trochę za ciasna na mnie. Podoba mi się ogólnie, pokrywam też ją może z tyłu. I ogólnie mówię, podoba mi się, ale... W talii może być, w biodrach jest ok, ale jest po prostu za ciasno tutaj u góry. Nawet nie tylko w biuście, ale też pod biustem, także chyba oddam jednak mojej siostrze niestety. Zastanawiam się, jakby to wyglądało, jeżeli bym ją założyła na jakąś białą bluzkę. Taką wiecie, prostą, czy nawet jakiś taki, coś takiego jak na przykład tak, nawet z rękawkiem, taką prostą, białą, bazową bluzkę, czy jakąś beżową, coś takiego wiecie, jak na jesień. I właśnie jakbym odpięła dwa guziki, ale chyba nie wyglądałoby to dobrze, chociaż może... Nie wiem, nieraz widzę takiej stylizacji i to wygląda ok, ale nie jestem pewna, także może zobaczę tak, a jak nie to oddam mojej siostrze. Szkoda, bo podoba mi się ten kolor taki fajny, jesienny, no ale trochę przyciasno tutaj jest, ale ładna no. Najważniejsze, że ładna, to moja siostra skorzysta. No i wzięłam sobie dwie takie czarne koszule, jedną koronkową. Lubię takie czarne koronki, przyznaję. Bardziej może będzie widzieć te koronki, jak Wam pokażę w ten sposób. Naprawdę, uwielbiam takie właśnie materiały, całkiem fajne. W sumie pokażę Wam ją też na sobie. No i druga też jest podobna. I tak, za tą zapłaciłam 5 zł, a za tą zapłaciłam prawie 8 zł, bo wzięłam ją na wagę w taki droższy dzień. Ona jest naprawdę cieniutka, ale spodobała mi się. Wiem, że to nie każdemu się spodoba, ale ja mam po prostu słabość do koronek. Także mi się spodobała. To najpierw przymierzymy tą, a później tą droższą i porównamy, czy było warto droższą też wziąć. No i to wygląda tutaj ta koszula koronkowa. No koszula jak koszula, dla mnie jest ok. Pokażę Wam dookoła. Jedyne co, wiecie co, muszę zmienić guziki, bo myślałam, że może tutaj te są jakoś takie, wiecie, że dużo razy były zapinane, ale też widzę, że przy rękawach tak jest, że po prostu te guziczki są dużo za małe do tych dziurek i one po prostu wychodzą. Także muszę zmienić guziki, ale zawsze jak coś wyrzucam i mam guziki, to sobie zostawiam guziki. Także myślę, że jakieś spokojnie znajdę. Przede wszystkim właśnie muszę tutaj te wymienić, bo te przy rękawach tak mi się odepną, nie będzie tragedii. Zresztą to też jest całe prześwitujące, więc na jakiś top czy na jakąś sukienkę będę zakładała tą koszulę, więc też nie będzie aż takiego problemu, ale wiecie, lepiej wymienić. No i zaraz przymierzę jeszcze tą taką luźną koszulę, zobaczymy jak ona będzie wyglądała. No i ta wygląda ta druga koszula, tutaj ma, tak jak mówiłam, takie wstawki z koronki. Z tyłu też jest taka prosta, luźna, całkiem ok. Tutaj nie wiem, czy widać, czy nie widać, ma takie marszczenia. Całkiem ok, jestem z niej zadowolona, na pewno ją będę nosiła. No i ostatnia rzecz, to wzięłam do mojej mamy, taką zasłonkę, bo ona lubi właśnie w oknach zmieniać. Ja mam, wiecie, jedne wypiorę, to nie wiszą, później wieszam takie proste, beżowe, jasne zasłonki i to mi wystarcza, nie mam firmy, ale mama właśnie lubi kombinować, lubi sobie zmieniać, także wzięłam jej za niecałe 5 zł na wagę właśnie taką firankę, zasłonkę, firankę w sumie błękitną, całkiem ładny odcień niebieskiego, jej się na pewno przyda, także będzie zadowolona, już jej pokazywałam zresztą. No i tak jak widać, to już koniec mojego haulu. Nie ma za dużo, teraz troszeczkę rzadziej chodzę do Lumpka, trochę mniej tego przenoszę, ale ja zawsze najwięcej przynoszę latem, bo jakoś tak najbardziej mi sukienki kuszą, zresztą nieraz Wam mówiłam. Teraz więcej właśnie przynoszę, czy dla mojej mamy, czy dla mojej siostry, a właśnie mniej tak dla siebie o tej porze roku. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam Was też mój Instagram w opisie, no i zobaczcie w następnym filmiku, cześć!